Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić sobie taką integrację z falownikiem Deje. Będę oczywiście mówił tutaj typowo o falowniku Deje i o integracji, która działa u mnie na swoim przykładzie, jak to działa. Pokażę Wam oczywiście wszystko dokładnie, krok po kroku. Film będzie dosyć długi, więc podzielę go na dwie części. Będzie część pierwsza i będzie część druga. Postaram wrzucać się je w zasadzie dzień po dniu, bądź z odstępem jednodniowym. Wszystko będzie zależeć też od Waszego zainteresowania. Jeżeli będzie Wam się podobać i będziecie chcieli, to im więcej będzie łapek w górę i zainteresowania na oglądaniu tego materiału, to ja oczywiście szybciej będę materiały dorzucał. Bo nie ma problemu, mogę dorzucać codziennie, mam już ten materiał tak naprawdę nagrany praktycznie. Więc piszcie w komentarzach, piszcie komentarze, lajkujcie. W opisie filmu zawsze są dodatkowo linki, to jak mówię, możecie wesprzeć kanał, możecie subskrybować, jeżeli chcecie oczywiście być na bieżąco i lajkujcie. Im więcej lajków, tym więcej ludzi to zobaczy, bo się zasięg filmu troszkę zwiększy. No dobra, zaczynamy. Tak jak powiedziałem, film w dwóch częściach, to będzie część pierwsza. Dzisiaj zaczniemy etap instalacji wszystkiego, co potrzebujemy tak naprawdę do odpalenia integracji z falownikiem. Czy Deje, czy w zasadzie większością falowników na rynku, aczkolwiek do innych niż ja tutaj pokażę, trzeba poszukać osobnej integracji. Musimy zrobić parę kroków, zanim zaczniemy tą integrację. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić, to musimy zjechać sobie tutaj na dół, aż do naszej nazwy. Klikamy sobie tutaj na nazwę. Pojawiają nam się właściwie wszystkie informacje o użytkowniku, język i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj oczywiście poustawiać sobie różne fajne rzeczy, ale najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, to ustawić tryb zaawansowany. Bez tego trybu zaawansowanego nie będziemy mieli dostępne kilka opcji, więc to jest bardzo ważne, żeby zrobić. Także, tak jak powtórzę, użytkownik tutaj na dole, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy sobie tryb zaawansowany, czyli tutaj, i klikamy ten przełącznik, żeby nam się włączył tryb zaawansowany. Teraz przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy zainstalować sobie kilka dodatków. Dodatki oczywiście możemy sobie zainstalować z pozycji tej tutaj. Wchodzicie w ustawienia na dole, poszukacie sobie dodatki, czyli tutaj. I tutaj ja już mam kilka zainstalowane. Możecie zainstalować sobie takie coś jak File Editor, czyli będziecie mieli dostęp do podglądu plików. To też Wam się może przydać, ale to już dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Lub później, w późniejszym czasie pokażę Wam, jak dodawać kilka rzeczy, które są dosyć potrzebne przy integracji różnych urządzeń. A najważniejszymi dodatkami, które teraz potrzebujemy, to są wszystkie dodatki. Widzicie na dole? Jeszcze cofnę raz, żeby Wam pokazać. Tu jest taki przycisk sklep z dodatkami. Wchodzicie do sklep, to jest tylko taka nazwa, bo wszystkie dodatki są oczywiście darmowe. Także szukacie dodatku, który się nazywa HA. Za dużo wpisałem. HACS. Tak to ma wyglądać. HACS. Pojawia nam się jeden dodatek i klikamy na niego. Także tak. To nie jest do końca dodatek, który potrzebujemy, słuchajcie. Jest to właściwie, nie wiem jak to nazwać, no jakiś tam dodatek w każdym razie, który pozwoli nam w łatwy sposób uruchomić bądź zainstalować dodatek HACS, sam ten dodatek. To jest opcja, jak widzicie, get, czyli miej, jakby weź, pobierz sobie HACS w łatwy sposób. I tutaj jak czytamy sobie na dole instrukcję, bo jest instrukcja, możecie zobaczyć, że użyj przycisku instaluj, żeby stworzyć dodatek. Potem uruchom dodatek, potem nawiguj przez logi tego dodatku i podążaj za instrukcją, która tam jest. No to zróbmy tak. Zainstalujmy to, co tutaj jest. On się nam ładnie instaluje. Po czym mamy takie coś. Czyli tak, uruchamiamy tak, jak było w instrukcji. Uruchomienie przy starcie i zrobimy uruchom. Proszę bardzo, działaj, nie bądź taki. W
Wchodzimy do logów, tak jak tu było napisane, czyli przechodzimy do opcji logi tutaj u góry. W logach nam się pokazuje tutaj taka informacja. Ja już tu wcześniej to robiłem, wiecie, dlatego mam tych logów trochę więcej, wy będziecie mieli mniej, ale ja to robiłem po to, żeby jasno i czytelnie wam wytłumaczyć, o co chodzi. No i teraz tak, napisane jest tutaj, że uruchomiła dodatek, ściągnęło, tak dalej, i tak dalej, stworzyło katalog, rozpakowało, i tak dalej, sprawdziło wersję, po czym napisało, zapamiętaj, żeby uruchomić Home Assistant, zanim go zaczniesz, żeby to skonfigurować, before you configure it, zanim to skonfigurujesz. Czyli co my musimy teraz zrobić? Jeżeli mamy to zainstalowane i już to działa, jest uruchomione, to w jedynym rozsądną rzeczą teraz będzie uruchomić Home Assistant ponownie, czyli zrestartować go, słuchajcie. Czyli przechodzimy sobie do narzędzi deweloperskich, sprawdzamy zawsze sobie tutaj konfigurację w tym miejscu. Konfiguracja jest prawidłowa. Jeżeli coś by było nie tak, on by nam od razu powiedział. I musimy uruchomić ponownie. Słuchajcie, naciskamy uruchom ponownie i klikamy tą drugą opcję, uruchom ponownie Home Assistanta. Na pewno tak spowoduje to przerwanie wszystkich uruchamianych automatyzacji i skryptów. My na razie nie mamy żadnych, więc uruchamiamy ponownie. W tym momencie powinno nam się pojawić na dole tutaj, o jak widzicie, utracone połączenie, czyli sam Home Assistant się resetuje. I w momencie, gdy się zrestartuje, wrócimy do instalacji tego dodatku. Dobra, mamy informację na dole, Home Assistant uruchomił się, czyli już wszystko działa prawidłowo i po takiej informacji na dole możemy zacząć kontynuować nasz proceder. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie to, co mówię. Mam nadzieję, że tłumaczę to we w miarę czytelny sposób i chciałbym, żebyście zadawali mi pytania, jeżeli macie jakieś uwagi do tego, bądź nie rozumiecie czegoś, ja staram się wszystkim odpowiedzieć. Zawsze możecie też na forum wbić do mnie na Facebooka. Tam jest przeważnie link w opisie filmu pod spodem. Zawsze w opisie filmu dodaję różne materiały dodatkowe, które są potrzebne, opisy bądź inne dodatki. Tam też jest link w razie, jakbyście chcieli mnie wesprzeć, link do postawienia kawy. Zapraszam wszystkich. No i tak jak mówię, jak macie jakieś uwagi i pytania, to piszcie w komentarzach bądź do mnie prywatne wiadomości. Ja postaram się wszystkim dodatkowo opcje wszystkie wytłumaczyć. O ile będę w stanie oczywiście. No dobra, jak już mamy uruchomione, to przechodzimy znowu sobie do ustawień, tutaj na dole. Jak już jesteśmy w ustawieniach, zobaczmy dodatki. Sprawdźmy sobie. I wpiszmy HACS. I tylko ten dodatek jest, czyli tutaj już więcej nic nie będziemy musieli robić. Następną rzeczą, jeżeli tam nic się więcej nie pojawiło, musimy przejść tutaj, urządzenia oraz usługi. Tu jest kolejna rzecz, to są nasze integracje. My musimy zintegrować Home Assistanta z naszym nowym sklepem, czyli dodaj integrację. Robimy dodaj integrację, no i tutaj znowu wpisujemy HACS. I zobaczcie. Pojawia nam się ta integracja tutaj. Ona wcześniej nie była dostępna przed instalacją tego dodatku, który tam omówiliśmy parę chwil temu, więc teraz już jest dostępna. Także klikamy na tą integrację. Wyskoczyło nam parę informacji. Potwierdzamy sobie. Potwierdzamy sobie. To także. I to także. Klikamy sobie. Potwierdzamy. Odnośnik do GitHuba nam się włączył. No i tutaj musimy otworzyć ten link, słuchajcie. Jeżeli otworzymy ten link, będzie opcja, żeby się zalogować. Na GitHubie możecie sobie wcześniej założyć konto, jeżeli chcecie, ale możecie to zrobić też w trakcie teraz, jak to robimy. Zaraz wam pokażę. No dobra, to klikamy sobie ten odnośnik do GitHuba tutaj, ten link na dole. Otwiera nam się strona, w której musimy się zalogować. No i tutaj musimy założyć sobie konto, jeżeli nie macie, create account, albo wpisujecie swoje dane do konta, które macie. Zalogujemy się tutaj. Ja już konto mam stworzone.
O, wysłali jeszcze mi maila weryfikującego, więc zaraz tego maila kliknę i potwierdzę. Wy pewnie też tak będziecie musieli zrobić. Dobra, mail był tylko i wyłącznie informacyjny z kodem, który trzeba było tam przepisać. Z racji tego, że użyłem, że tak powiem, nowego sprzętu, którego oni nie rozpoznali. No tak często się dzieje i trzeba było przepisać kod, żeby rozpoznało. No i rozpoznało oczywiście. Jestem zalogowany jako OZE for Home. No i robimy Continue. Teraz pokazuje nam się takie okno, słuchajcie, w którym musimy wpisać kod. Jaki kod? Cofamy się tutaj do naszej zakładki Home Asystenta i mamy ten kod, zobaczcie. Kopiujemy sobie zawartość tego kodu, czyli te cyferki, literki. I wklejamy go tutaj, możemy zrobić wklej, a możemy zrobić Ctrl V, żeby było nam łatwiej. Ctrl V, kod się podstawił, widzicie? Ten kod, który tutaj mamy, został wyświetlony tutaj w tej integracji, którą właśnie robimy. Czyli ten kod stąd kopiujemy do okna GitHuba i robimy Continue. No, upewnij się, że ufasz temu urządzeniu. Oczywiście robimy Autoryzuj. I jesteśmy już po autoryzacji. Możemy zamknąć stronę GitHuba u góry. Po czym tutaj nam się w naszym Home Asystencie pokazało sukces. Utworzono konfigurację dla. I tutaj możemy sobie obszar wybrać, jeżeli mamy zdefiniowane obszary w naszym Home Asystencie. Ja nie mam obszarów, więc klikam po prostu zakończ. W tym momencie pokazuje nam się tu dodatek. Widzicie? Co jest bardzo ważne, ale pokazuje nam się też ten dodatek tutaj. No i teraz mamy. To jest nasz sklep z dodatkowymi integracjami i dodatkami do całego naszego Home Asystenta. I z tego poziomu będziemy dalej kontynuować przygodę z dodawaniem falownika Deje. Idzie to oczywiście zrobić bez problemu. Można też spróbować sobie z innymi falownikami i innymi urządzeniami. To jest naprawdę bardzo obszerna baza danych i dodatków, którymi możemy robić. Z tego poziomu także możemy instalować sobie inne rzeczy, jak przyciski, różne inne funkcje, które użyjemy w wyświetlaniu sobie ich tutaj na przykład na naszych pulpitach. Możemy instalować sobie z tego poziomu także tak zwane motywy, czyli jeżeli wpiszemy sobie tutaj, tak odbiegam od tematu, ale przy okazji Wam pokażę, no to omówimy to oczywiście w późniejszym czasie. Na przykład chcemy sobie zmienić rodzaj jakiś tam ciemny i tak dalej, to możemy tutaj, widzicie, wszystko to są jakieś grafiki, które możecie zintegrować sobie i żeby wyglądało to na przykład w taki sposób bądź taki. Daje to naprawdę duże, duże możliwości. No dobra, słuchajcie, to na tyle w pierwszej części tego materiału. Następną część dorzucę pewnie za dzień lub dwa, także tam będziemy omawiać instalację konkretnego dodatku do obsługi falownika Deje oraz całej jego integracji. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, wchodźcie w link pod spodem oraz w opis filmu, tam będzie więcej informacji. Wszystkie tak naprawdę informacje też dorzucam pod filmem oraz opisy, jeżeli chcecie sobie poczytać. Pozdrawiam wszystkich, no i do usłyszenia.